Jesteśmy kilka sekund po zakończonym spotkaniu o punkty klasowe pomiędzy Alkę z Kamienicą Polska a Unią Rędziny. Jest z nami trener zespołu z Kamienicy Polskiej, Michał Kremblowski. Witam, dzień dobry. Jak ocena tego dzisiejszego spotkania? Trzy punkty ważne, muszą cieszyć. No, na pewno cieszą. Coś tutaj budujemy, można powiedzieć, od początku. Typowy mecz walki. Udało nam się szybko, że tak powiem, strzelić bramkę. Tutaj też trzeba słowa uznania skierować dla drużyny przeciwnej, która dążyła do wyrównania i można powiedzieć, że to jest naprawdę dobry zespół. Natomiast dzisiaj dopisało nam szczęście i trzy punkty zostają w Kamienicy. Jeszcze nie tak dawno można by powiedzieć, że byłoby to spotkanie czwartoligowe, obydwa zespoły grały na czwartoligowym froncie. Wam przyszło na pewien moment zawiesić działalność. Jak wyglądała w ogóle ta sprawa reaktywacji? Coś się kończy, coś się zaczyna. No, był etap czwartej ligi tutaj w Kamienicy, teraz jest etap budowania czegoś od nowa. Jest to budowane głównie na wychowankach, na zawodnikach miejscowych i tak chcemy, żeby to funkcjonowało na zdrowych zasadach. Działacze postawili wam jakiś konkretny cel, czy na razie ma być to ogrywanie właśnie zawodników, a powoli, powiedzmy, sezon po sezonie dopiero będziemy myśleć? No tak, szczerze powiedziawszy, tu jest bardzo dużo młodzieży, tu gramy 5-6 młodzieżowcami w każdym meczu, więc naprawdę każdy mecz kolejny, każdy trening to jest taka nauka dla nas tak naprawdę i oczywiście tam gdzieś chcielibyśmy przynajmniej w tej teorii zostać w tej grupie neutralnej, żeby spokojnie się przygotowywać do nowego sezonu. Natomiast no, tak jak mówię, to jest dzisiaj bez jakichś konkretów, chcemy się cieszyć, chcemy się bawić i grać w piłkę. A na koniec takie pytanie, długo zastanawiał się pan nad tą ofertą, którą dostał pan tu z Kamienicy Polskiej? To znaczy, taka jest praca no, trenera, że czasami fajnie jest coś zbudować od zera, ja dostałem taką ofertę. Powiem szczerze, że się nie zastanawiałem długo, gdzieś ten klub tutaj blisko mojego miejsca zamieszkania i chciałbym tutaj tworzyć nową historię. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.